tym świecie jest tak wiele słów, ale żadne z nich nie jest bez znaczenia. Dzisiaj świętujemy słowa, a nawet można by powiedzieć słowo świętujemy dzisiaj. Za każdym słowem bowiem idzie pewna myśl, a teatr jest piękną osnową, piękną ozdobą dla słowa, dla przekazywania ludzkiej myśli. Dlatego jesteśmy dumni, że w tym roku mogliśmy współorganizować przegląd spektakli anglojęzycznych Mini Globe. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym było to możliwe. Dziękuję naszym drogim uczniom, którzy wystawili dla nas dwie wspaniałe sztuki, którzy pomagali również w trakcie tego spektaklu. Wszystkim naszym nauczycielom, którzy również byli w to zaangażowani. Wszystkim, którzy w jakiś sposób się do tego dzieła przyczynili. Dzieła moim zdaniem wielkiego. Chociażby dlatego, że mogliśmy po raz kolejny, po dłuższej przerwie, ponownie spotkać się na takim przeglądzie, gdzie mogliśmy faktycznie, realnie być razem i konfrontować się z tymi opowieściami, które były nam prezentowane. Jest to podstawa dla istnienia społeczeństwa. Wspólne opowieści. I tutaj mieliśmy okazję gromadzić się właśnie wokół wspólnych opowieści. Nawet jeśli będziemy się kłócili co do ich interpretacji, to gdy są one naszymi wspólnymi opowieściami, to już stwarzają pewną bazę. Bazę do tego, żeby stworzyć jedno silne społeczeństwo. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy dzisiaj w tym brać udział. Jestem przeszczęśliwy również, że mieliśmy ten zaszczyt, aby przydzielić tą nagrodę specjalną ze względu na treść. Bo jury, szanowne jury, oczywiście ocenia całokształt spektaklu. Całokształt, czyli zarówno treść, jak i formę. I istnieje tutaj pewne ryzyko, że forma czasem może przytłoczyć treść. Może się zdarzyć, że kiepska treść zostanie przedstawiona w doskonałej formie, albo doskonała treść zostanie przedstawiona w kiepskiej formie. Może się to zdarzyć na takim przeglądzie i my dzisiaj chcemy trochę, niejako temu przeciwdziałać, przyznając naszą nagrodę specjalną, nagrodę szkół Akwinaty właśnie za treść, za te myśli, które zostają przekazane, za wartościowe myśli, które zostają przekazane. Oczywiście w tej rywalizacji nie braliśmy pod uwagę naszych własnych uczniów, dlatego że w komisji byłem i ja, i pan profesor Bany, nasz nauczyciel filozofii, a więc my oczywiście, że uważamy naszych uczniów zawsze za najlepszych w każdej kategorii, a więc nie moglibyśmy obiektywnie ocenić, biorąc pod uwagę występy naszych wychowanków. Jeszcze raz dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie i wszystkim zaangażowanym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.